dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba! Sobota, 26 dzień lutego. Jesteśmy w Lahti, festiwal narciarstwa klasycznego i naprawdę mam, Tadeusz, bardzo mieszane uczucia, bo z jednej strony nie możemy spać. Do późnych godzin nocnych śledzimy to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Potem jak takie zombiaki tutaj przychodzimy, na co widzimy święto sportowe. No tak, atmosfera dożynkowa, chciałoby się rzec. No i niestety no coś w tym jest takiego, że mimo że Europa się jednoczy, to nie wszędzie jest to taka sama ta atmosfera i taki sam stopień przejęcia całą sytuacją. Wczoraj przeszedłem się, idąc po kebaba na kolację tutaj po Lahti, wszędzie wielkie kolejki do klubów, już pijani Finowie w krótkich rękawkach, no impreza na całego, po prostu no nikt tutaj nikomu do głowy nie przyjdzie, żeby jakoś w ramach solidarności z tym, co się dzieje, żeby ograniczyć trochę ten, no, te zabawy, te przynajmniej takie harde imprezowanie. Tutaj po prostu jest tam ta świadomość jest taka na zasadzie, że gdzieś daleko coś się dzieje, ale co to daje, no nie dotyczy to Finów i niestety no, nie jest to tylko domena tutaj w Finlandii, z tego co wiemy, to również w innych krajach, im bardziej na zachód czy dalej od Rosji, tym jednak wydaje się to wszystkim takie coś tam, jak u nas by, nie wiem, gdzieś w Afryce walki trwały. Życie musi trwać, oczywiście, ale po prostu kontrast, który w naszej głowie się pojawia, to trudno opisać słowami, bo przed wyjściem widzimy te ostrzeliwania bloków, budynków w Kijowie, a potem fińskie dożynki. No ale co my z tym możemy zrobić? My jesteśmy tutaj od relacjonowania wydarzeń sportowych i pokazywania kulis tej imprezy. No a dzisiaj taki standardowy dzień Lahti Ski Games. Od rana kombinacja norweska, biegi narciarskie. Tutaj naprawdę tłumy kibiców w tym sezonie, trzeba przyznać. No i wieczorem, po południu, skoki na narciarskie zawody drużynowe. O 15.15 seria próbna, to czasu polskiego, i o 16.30 zawody. 9 ekip, mamy oczywiście Polaków. Polacy, piękne wspomnienia, 5 lat temu tutaj zostali drużynowymi mistrzami świata. No i mamy trójkę z tamtej czwórki. Jest Kamil Stoch, jest Dawid Kubacki, jest Piotr Żyła, no i nie ma Macieja Kota, ale jest Paweł Wąsek. A Kamil Stoch dzisiaj ustanawia nowy rekord Pucharu Świata. 72 raz w konkursie drużynowym tak często nie startował nikt. Noriaki Kasai 71, to też działa na wyobraźnię. No działa na wyobraźnię. Wielkie gratulacje dla Kamila z okazji no tego takiego rekordowego występu. No i miejmy nadzieję, że będzie to też okazja, żeby go tak pozytywnie tutaj jakoś przypieczętować. Liczymy tutaj na podium, nie ma co ukrywać, że jest ono w naszym zasięgu, ale potrzeba tych dobrych skoków, no głównie takich petard w wykonaniu Kamila. No i Paweł Wąsek musi zrobić to, co umie, a nie to, co pokazał wczoraj w konkursie, bo to nie było w porządku. No na Piotrka Żyłę liczymy również, bo wczoraj pokazał, że potrafi tutaj daleko skakać i dobrze. I myślę, że on tutaj spełni te oczekiwania. A Dawid Kubacki no, ma po prostu solidnie wystartować i też jest to w jego zasięgu. Natomiast faworytów tutaj jest kilku i myślę, że Austria takim największym. Tak jest, te złoci medaliści z Pekinu będą chcieli pokazać, że nie było to dziełem przypadku. O pogodzie, bo to zawsze interesuje Was najbardziej. Nie ma sensu o pogodzie zbyt dużo rozmawiać, bo mamy tutaj piękną zimę. Mrozi od rana, co prawda jeszcze bez rękawic, ale na pewno je ubierzemy już na zawody. Troszeczkę wieje, ale to na pewno po pierwsze nie zagraża zawodom, tak mi się wydaje. A po drugie, tak zawsze w Lahti jest. To wczoraj trener Doleżal podkreślał, że minusy, plusy delikatne w tych wskaźnikach, ale tam kręci na tym progu jednak. Tak, ale mimo wszystko dzisiaj ta aura jest dużo stabilniejsza, to nie jest taki... Wczoraj to naprawdę nie wiem, na ile można czemukolwiek było wierzyć, bo ten mokry śnieg zapadywał wszelkie czujniki. Widzieliśmy, jakie cuda się działy nawet z pomiarem odległości, gdzie tam sporo kontrowersji wokół skoku Gregora Deschwandena. Tak samo ten pomiary wiatru, na ile one były sprawiedliwe, trudno nam to wyrokować. Natomiast dzisiaj przy takiej pogodzie, no to jest taka prawdziwa pogoda do skakania. Słoneczko, lekki mróz. I jeżeli są podmuchy, to są w miarę takie przewidywalne i raczej w jednym kierunku. Co tutaj się za nami dzieje, proszę Państwa? W tym samym czasie sprawdziłem, dosłownie kilka minut temu rozpoczął się hokejowy mecz Pelikanów Lahti. Mijaliśmy kibiców, którzy w szalikach szli to tutaj do hali lodowej. Byliśmy sobie na kawusi w kawiarni Walteriego Botasa.
Skrajności tutaj w naszej głowie naprawdę. Jeszcze trzeba podkreślić to, co wczoraj opublikowała Międzynarodowa Federacja Narciarska w kontekście Rosjan. Oni startować będą pod swoją flagą, natomiast pojawiają się zmiany, gdyby ci Rosjanie teoretycznie wygrali dzisiaj. Tak, pojawiają się zmiany, bo nie będzie hymnu rosyjskiego, zresztą tu w Lachti w ogóle nie grają hymnów, ale jakby grali, to by nie zagrali rosyjskiego. A co będzie w zamian? A w zamian będzie FIS fanfara, czyli ten hymn FIS-u, podobnie z flagami. Gdyby to były jakieś maszty, na których te flagi się mają wznieść, no to zamiast flagi rosyjskiej byłaby flaga FIS-u, tak? Dobrze mówię. Nie, więc no cóż, zobaczymy, mamy też doniesienia z Norwegii, że Norwegowie oświadczyli, Norweski Związek Narciarski, że Rosjanie nie są mile widziani, że wręcz Norwegowie nie chcą gościć Rosjan na swoich eventach. Jest to takie dosyć ostre stanowisko, ale jednocześnie no, nie mogą Norwegowie zabronić tego. To trochę będzie no, dziwna sytuacja, bo FIS z kolei właściwie no, nie, raczej nie zabroni tutaj Rosjanom przylecieć na rower czy na Mistrzostwa Świata w lotach Vikersund. Natomiast czy rosyjska drużyna, mimo tego, co się dzieje i tej całej wrogości wobec niej, odważy się przyjechać do Norwegii? No, zobaczymy. Na pewno będzie trochę kontrowersji. Tak, bo to wszystko budzi niesmak. Mimo wszystko my mamy wątpliwą przyjemność współdzielenia hotelu z reprezentacją Rosji w biegach narciarskich. Wychodzimy, no i z jednej strony widzimy dzieciaczki tutaj w kraju drużynowych mistrzów olimpijskich w hokeju sobie śmigają w centrum miasta na łyżwach, a tutaj stoją wozy te rosyjskie z godłami. Da się odczuć w powietrzu, że coś niefajnego z tego wyniknie tak społecznie. No tak, no ale staramy się, nie, jak to mówić, być apolityczni, koncentrować na sporcie i raczej no, starajmy się skupić na tym, co tu nas czeka dzisiaj. Wiadomo, że co się dzieje, to się dzieje, ale należy się tam wszystkim troszeczkę oddechu, trochę, no może nie takiej szampańskiej zabawy jak tu za nami, ale chociażby trochę tej rozrywki, bo można zwariować. My z Dominikiem tutaj już bardzo mało sypiamy, bo naprawdę ciężko zasnąć, jak cały czas te doniesienia w nocy, wręcz najwięcej tych informacji jest i my tak co chwilę sprawdzamy te telefony, właściwie nie wiem, czy 3 godziny, czy 4 godziny się uda pospać tak w spokoju względnym, no w każdym razie spróbujmy trochę odetchnąć, pocieszyć się sportem, skokami, no bo co nam pozostaje? Nic nie zmienimy, obserwujemy, a liczymy dzisiaj, że trochę radości sprawią nam polscy skoczkowie, a i obejrzymy troszkę po prostu ładnych, dalekich skoków. Tak powiedział Tadeusz i ja się pod tym podpisuję. Nie przeszkadzamy Finom, no bo oni tutaj będą się jeszcze długo, długo bawić dzisiaj. Dokładnie, dobrej zabawy Finom życzę, żeby tych humorów nic nie zepsuło. Niechaj te pelikany wygrają się mecz.